Dobrze, zbliża się trzecia nocka. Weźmiemy rybę, odczepimy ją z wody. Oczywiście wiecie, co to jest, nie inaczej. Co mamy? Mały karpik. Mały karpik. Maluszek. Zobaczcie. Maluszek, taki bandyta. Baja. My wędkujemy dalej. Mam jakąś rybę, tylko nie wiem co. Może być amur. Wiecie dlaczego? Bo nie miałem amura ostatnio i teraz środka. Było nęcone kulasami. Kulasami było nęcone za pomocą kobry. Parę z pombów poszło peletów i mi się wydaje, że chyba amur weszedł. Jesiotry cały czas, na wprost obławiałem, ale to było intensywne branie i nie ciągnie i chyba to będzie amur. Nie widzę jeszcze, nie widzę. Jest coś tam, chyba że bokiem się zaczepił jesiotr. No też może być taka opcja. Nie duża ryba, ale coś jest. Jak idzie górą, śmiesznie, zobaczcie sami, jak to idzie. Co to jest? Japoniec? Czy karpik? Ale śmiesznie idzie. Karp! Karpik, ale idzie tak, że jakby chciała, nie mogą. Zobaczcie, jak to idzie. Nic nie walczy, tak idzie, śmiesznie. Się zmęczył chyba tym odjazdem. Chyba że teraz poczuje siatkę i da kopa. No ale dobrze, że w końcu z środka karpik. No i powiem wam, że nie taki malutki. Nie taki mały. ...67 cm. No, nie taki mały, ale tak słabo szedł. Okej. Piątka. Piątka. Piąteczka. Dobrze. Baja. Cianocka. Czas zacząć. Pinokio. Nie inaczej. Na początku trzeciej nocki. Nieba pięknego dzisiaj nie było, ale trzecia nocka teraz właśnie się zaczyna z soboty na niedzielę. A więc godzina za 50 i pierwsza ryba, drodzy Państwo, w trzeciej nocce po ciemku, tylko zobaczymy co. To chyba nie jedzie jesiotr.
bo za intensywnie wziął. Nie widzę. Zaraz zobaczymy. Co to jest? Jesiot chyba. No. Jesiot. No. Niestety, ale z powrotem. Gdzie jesteś? Ale jaki ładny. Zobaczcie. Widzicie? Jesiot. Zobaczcie. Myślałem, że jakieś inne na rybko. A tu niestety. Dinozaur. Zobacz. Zobacz. A ja. Ano widzicie, tak to bywa. No i co mamy? Jesiot. O. Widzicie, drodzy Państwo. Zobaczcie. No i jak tu łowić? Widzicie, jak to w dzień i w nocy. W dzień i w nocy jesiotry. Chodź tu do Pyzusia. Koleżko. Jak tu łowić? I odczepimy Pinokia. Więc jak to się mówi, baja jajo, baja. No i wędkuję dalej. Jest, drodzy Państwo, niedziela. 6 sierpień 2023, godzina 6:18 i jakieś zawody są, zobaczcie, raz, dwa, 9 zawodników. Nie wiem, czy to będzie chyba spławik, 9 zawodników z jakiegoś koła wynajęło sobie tutaj, wykupiło pozwolenie i będą jakieś zawody. No zobaczymy, jakie będą mieli wyniki. Ile wpadnie karpi, ile jesiotrów. No a my, czyli ja, wędkuję sobie dalej. Przespałem się. Łowiłem do 11. No i poszłem się przespać trochę, bo jeszcze 3 nocki przede mną. No a wczoraj burza szła, zapowiadało się, że będzie wiecznie burzowo, ale przeszło bokiem. Ale te jesiotry mi dały popalić, więc odpuściłem sobie. I dzisiaj w nocy, jak będzie ładna pogoda, powędkuję. No nie chciałem w deszczu, przy dużym wietrze, w dużym deszczu siedzieć i moknąć. Więc odpuściłem sobie, wolałem się przespać. No i teraz zaczynam wędkowanie. Podsypałem. Tak, zwykle przy brzegu, jedną, drugą przed siebie. Nie nęcę na razie, bo szkoda mojego towaru na nęcenie. Zobaczymy, jak tam zawody im się ułożą.
Mam 9 klientów od prawej strony przed siebie i będę wszystko widział, kto jaką rybę ciągnie. Więc drodzy Państwo, tak to jest. Jak leci, a co uda mi się złowić, zobaczymy sami, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co dzisiejsza niedziela przyniesie i resztę dni na tej urlopowej zasiadce na tym zbiorniku. Ja zrobię sobie zaraz kawusię i wędkuję dalej. U mnie jest pierwsza ryba jakaś, za czym czy jesiod, czy karpik. Jesiod. Bo wyskoczył, mam jesiotra. Pinokio. Więc holujemy to, co jest. Nie inaczej. Na drugiej tam pociągnięcie. Jesiod. Jak zwykle, za czym czoni jesiotry będą łowić? Prawdopodobnie tak, bo jest tego. Ryba zaliczona. Więc Pinokio po raz kolejny. Zobaczcie, bardzo dużo tych jesiotrów. Baja! Jest kolejny. Rzut za rzutem jesiotry. No tak mówię, jest bardzo dużo tego. Jeszcze zawody się nie zaczęły, a ja już drugiego ciągnę w ciągu 10 minut. 5 minut praktycznie, bo dopiero co zarzuciłem. I kolejny jesiotr. W niedzielny jesiotr. Widzicie? O! Piękny. Baja. Fajnie mają gości.
gościu złowił amura, 4,20 mówi, a drugi pyta się, tamci z drugiej strony pytają się, czy sąsiad obok widział wagę tego amura. Tato mówi, że widział, jak nawet dupy nie ruszył. Obok, przecież siedzę, ale... No fajne mają zawody. Przecież jeden rybę wyciąga, a tutaj ktoś ze sędziów powinien dojść, zobaczyć, sprawdzić, a tutaj tak... Leci to. Idź zobacz, czy wagę widziałeś? Tak, widziałem wagę, a nie ruszył się. Dobra, dobra. No ale wesoło jest na razie. Widzę, klient amura wyciągnął. A u mnie jesiotry. Mam jesiotra. Nie inaczej. Okej, od razu po zarzuceniu. Mamy jesiotra. Rana woda baja jak śmietanka. Jest ryba. Mamy karpia, mamy. Czas teraz na zmianę. Uf,
Dzisiaj dwa, drodzy Państwo, karpie straciłem. Teraz czas taką kulę 5-kilową. Weźmiemy chochlę. I zanęcę 4 spoby kukurydzą, rzepikiem, nie inaczej, więc nęcimy. A więc jest karp. Dwa już straciłem. Spięły się. Ale to była wina. Przypon był za krótki. Miał 6 cm i podajnik na pewno bił o przy ściąganiu o rybę. Bo skróciłem przypon taki na 6 cm skrętlika. I prawdopodobnie był za krótki. I dwie ryby już straciłem. Teraz zmieniłem przypon na hak większy. I założyłem sztuczną kukurydzę. Dwa ziarka. Zobaczycie sami. Większy hak. Roni Rig.
O! Czyli dwa straciłem, tak jak mówię. Nie jest duży, ale mocny. Na sztuczną kukurydzę. Ryba zaliczona. Zobaczcie, i tak to wygląda. Pięć dwieście. Taka ładna sztuka. Baja. Czas na czwartą nockę i na sam początek jesiot. Jak zwykle czwarta noc, przed nami czas zacząć.